tym roku zapadną kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące Polski. Chodzi m.in. o mechanizm warunkowości. Niewykluczone, że jeśli TSUE będzie przekraczał kolejne granice, spotka się z reakcją Trybunału Konstytucyjnego. Już wcześniej pojawiła się groźba, że orzeczenia unijnego sądu będą usuwane z polskiego porządku prawnego. Cały ubiegły rok to zaostrzenie kursu przeciwko Polsce w batalii, jaką wytoczyły Komisja Europejska i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Niestety muszę powiedzieć, że nie wierzę w sprawiedliwe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego najlepsze dowody mieliśmy w drugiej połowie zeszłego roku. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że rząd konsekwentnie wskazuje na brak kompetencji TSUE do ingerencji w polskie sądownictwo. Mimo to w październiku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę 1 000 000 euro dziennie za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Miesiąc wcześniej unijny Trybunał ukarał nas kwotą 500 000 euro dziennie za niewstrzymanie pracy kopalni Turów. Nie mamy do czynienia z wyrokami, tylko z postanowieniami o zabezpieczeniu, czyli z takim środkiem procesowym w trakcie procesu. Polska nie zamierza płacić tych kar. Mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne decyzje TSUE dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej i zamknięcia kopalni Turów poznać mamy w tym roku. Zapaść ma też wyrok dotyczący mechanizmu warunkowości zaskarżony w marcu przez Polskę i Węgry. Mechanizm nie miał być formą nacisku, ale formą kontroli, przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Prawidłowego wydawania środków, procedur antykorupcyjnych i oczekujemy sprawiedliwego, uczciwego traktowania. Opozycja pytana, jak zapobiec eskalacji konfliktu z Brukselą, wskazuje na działania zapowiedziane już przez Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Spróbować dogadać się z Czechami w sprawie Turowa. 7 października Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł o nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Potwierdził też, że Unia nie ma kompetencji do ingerencji w polskie sądownictwo. Sędzia Bartłomiej Sochański, uzasadniając wyrok, wskazał na jedną z możliwości. Trybunał nie wyklucza, że podda ocenie wprost zgodność z konstytucją orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego. Takich działań nie wyklucza mecenas Piotr Andrzejewski. Jak mówi, każdy wyrok TSUE powinien podlegać opinii Trybunału Konstytucyjnego co do zgodności z konstytucją. Obecne unijne wyroki sprzeczne z naszą konstytucją nie mają w Polsce mocy prawnej. Mogą być traktowane tylko jako polityczna opinia. Dla Polski taka treść tych orzeczeń nie jest i nie może być wiążąca bez osobnego zrzeczenia się suwerenności polskiego prawa. Ingerencji Trybunału Konstytucyjnego w wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie chce wiceprezes PSL-u Urszula Pasławska. To będzie kolejny front wojny z Brukselą. Polska wciąż prowadzi dialog z unijnymi urzędnikami, aby wpłynąć na korzystne wyroki TSUE, zauważa doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Życzyłbym sobie, żeby one były sprawiedliwe i żeby one nie powodowały niepotrzebnych napięć i konfliktów. Mimo to tegorocznych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie sposób przewidzieć, mówi Marcin Horała. Niestety co do tych wyroków nie byłbym optymistą, ale zawsze można mieć nadzieję, że otrzeźwienie przyjdzie, bo takie podmywanie, rozmywanie traktatów europejskich na końcu ma zniszczenie Unii Europejskiej. Jak zauważa profesor Mieczysław Ryba, unijni urzędnicy zdają sobie sprawę z naruszania traktatowych kompetencji, dlatego sięgają po środki nacisku. Rozstrzygnięcie nie jest na gruncie prawnym, bo na gruncie prawnym wszystko jest w traktatach opisane, tylko na gruncie siły. I w tym sensie używa się tej pałki finansowej. Politolog dodaje, że przez najbliższe 2 lata presja nie będzie malała, gdyż włodarze Unii Europejskiej dążą do zmiany polskiego rządu. Politolog Marcin Drewa zaznacza, że coraz więcej polityków państw członkowskich zauważa federalizacyjne zapędy Unii Europejskiej. Rośnie nowa, mocna siła w Europie, która się takim działaniom pozatraktatowym sprzeciwia. Obóz rządzący próbuje taką siłę budować, czemu służy m.in. współpraca z włoską Ligą czy partią Vox w Hiszpanii.